Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Substancje dodatkowe w żywności nie są jej typowymi składnikami, a ich użycie w procesie technologicznym powoduje zamierzone zmiany w smaku, wyglądzie, trwałości lub innych właściwościach danego produktu. Wzrokowa i węchowa ocena żywności stanowią pierwszy etap oceny jakości produktu, dlatego w tym wideokaście poruszona zostanie kwestia aromatów i barwników. Aromaty. Aromaty to kompozycje smakowo-zapachowe. W przemyśle spożywczym stosowane są surowce aromatyczne, takie jak przyprawy. Olejki zapachowe otrzymywane są z produktów spożywczych, najczęściej przez destylację. Na szczególną uwagę zasługują aromaty otrzymywane z soków owocowych. Bardzo duża część soków pitnych otrzymywana jest z soków zagęszczonych w drodze odparowania wody. Dopuszczonych do stosowania jest wiele substancji syntetycznych, identycznych z naturalnie występującymi. W związkach identycznych z naturalnymi struktura chemiczna jest taka sama jak w związkach chemicznych występujących w przyrodzie. Z substancji syntetycznych sztucznych należy wymienić etylowanilinę. Zastępuje ona wanilię lub jej ekstrakty. Znalazła powszechne zastosowanie w mleczarstwie przy produkcji wanilinowych serków homogenizowanych. Barwniki. Celem stosowania barwników jest nadanie, wzmocnienie barwy lub odtworzenie pierwotnej barwy produktu, który ją utracił podczas obróbki technologicznej. Ze względu na pochodzenie wyróżnia się barwniki. Naturalne, na przykład annatto, oraz preparaty z roślin takich jak papryka, szafran. Identyczne z naturalnymi, uzyskane drogą syntezy, na przykład ryboflawina, beta-karoten. Syntetyczne organiczne. Zaletami syntetycznych barwników organicznych są ich niższa cena w porównaniu z ceną barwników naturalnych, duża standardowa moc barwienia, trwałość. Należy do nich czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa. Nieorganiczne substancje barwiące. Są to na przykład tlenki i wodorotlenki żelaza wykorzystywane do barwienia sztucznych osłonek kiełbas, aluminium, srebro i złoto w postaci listków i proszków używane do barwienia likierów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.